Jesteśmy w tym bufecie co wcześniej, tym razem są żadania na ciepło już i zaraz se pokosztuję chyba tego wszystkiego, naprawdę. Wygląda dobrze. Tam są sałatki, jeszcze coś na zimno, super. Dużo jest różnych rzeczy, głównie wegetariańskich. Mięso tam było, jeszcze nie brałem żadnego. To jest kurczak, ale co to jest? Z kośćmi, nie? No, tak. Uwielbiam takie coś. Właśnie, że sobie mogę powybierać różne rzeczy. Ile kosztowało doświadczenie takiego? Dużo. Nie ma co wyprzedać, nie ma co. Na ten silnik to tak słabo. Hamuje, no tyle ile może, wyhamuje. Więcej nie może. Jedziemy na północny zachód jeszcze od tego Dżerasz, jeszcze bliżej Syrii i Izraela w sumie, to jest tak w stronę Izraela i Syrii, no można powiedzieć. Jest dużo dziur, jest dużo progów zwalniających, dużo górek. W każdym razie jedziemy na zamek jakiś tam, już zapomniałem jego nazwy znowu, XII-wieczny. Ma jaki widok, ciekawe czy to będzie widać na kamerce. Masakr. Ja już nie, tak się wydaje, zaniedbane. No. Kierunek w lewo. Nogę? Za 400 metrów skręć w lewo. O! Każdy korzysta z okazji. Trochę takie zatłoczone miejsce. Coś tu się musi dziać po prostu teraz, wiesz? Kurwa, jaki targ! Skręć w lewo. Trąbio. Daj kotku. Musisz na siebie uważać, wiesz? Po tobie jakiś robal chodzi tam, ale pewnie go nie czujesz. Mam nadzieję, że ci nie zrobi krzywdy. Tymczasem my jesteśmy w cholerę wysoko. Naprawdę wysoko. Nie wiadomo, ale widoki przede wszystkim, no są niesamowite, naprawdę. Pośmiecone. I zimno tu jest, na górze. Para nawet z buzi leci. Mokro tu musiało padać. Powiem szczerze, że tutaj w tych salach i tutaj strasznie czuć chlorem. Tak jakbym był w przebieraniu na basenie, albo w ogóle na basenie. Ale nie ma basenu. To jest znowu większe niż przeciętne zamki, jakie w Polsce mamy. W sensie, no, jak na przykład byłem w Pieskowej Skale czy coś, że tu jest łażenia i łażenia tak naprawdę. Popatrz, ile tego jest. I to jest tylko jedna odnoga, to są puste sale akurat. Ale naprawdę, możesz sobie chodzić po zamku średniowiecznym i popatrz, ile tu jest przejść, tutaj dalej się idzie gdzieś. Może się zgubić nawet. Ja coś pokażę, momencik, bo chcę pokazać, o co mi chodzi. To już są całkiem inny rejon zamku. My sobie wyszliśmy na te schody w międzyczasie. Tutaj, byliśmy tam po prawej, co nagrywałem przed chwilą. Wyszliśmy tu, patrzymy. Tu jest jakieś wejście. Nie tylko, że tam jest przejście dalej, nie wiadomo co tam jest. Też tu wchodzimy w lewo. I tu nie jest jedno pomieszczenie, nie, absolutnie. Tam dalej jeszcze są przejścia. Się zastanawiam, jak byłem ostatnio z rodzicami w różnych miejscach. Tu jeszcze nie wiem, czy się można wdrapać na górę. To przecież tutaj jest dużo włożenia. Fajny salon by to był, jakbym miał taki zamek dla siebie, to by był mój salon chyba. Tutaj w taki, wiesz co, ja sobie wyobrażam od razu, nie? Jakieś takie fajne żyrandole, jakieś tutaj tak. Ale nie masz dużo pizz alkoholem. W zamku przebył kotek. Ja to nie wiem, co on to robi tutaj. My jesteśmy w takim pomieszczeniu, mi się już bateria kończy w Sony, więc nie wiem ile to nagram jeszcze. Najwyżej w samochodzie podładuję. Z takim balkonem, z widokiem na, nie wiem co tak naprawdę, za zabudowanie jakieś, tak? No. Czekaj.
Taki wyciąg z ruchu ulicznego. Dobra, nie wiem czy słony wytrzyma, jesteśmy w hotelu. Tak, jesteśmy. Tak, jesteśmy w hotelu na chwileczkę, bo idziemy jeszcze po szukać magnesów z Ammanu, bo nadal ich nie mamy, a jutro już stąd uciekamy. No i jakieś przepite do whisky. Tak, i może jakieś snaki jeszcze. Znowu na ulicach Ammanu. Czyli co? Musimy przejść, tak? Nie powinno być problemu. Tak mi się wydaje. Idziemy za panem, dobra. O Jezus, kurwa. Dobrze jest. Kupiłem uliczne żarcie za 60 dinara, czyli za jakieś 3 złote. Coś takiego, z kurczakiem. O, nawet jakiś sosik dali do środka. Dobre, aczkolwiek czuć tutaj bardzo mocno taką jedną przyprawę. I gdybym się znał na przyprawach, konkretnie, to bym powiedział jaką. Smak znajomy, ale nazwę nie pamiętam. Magnesy są ale bardzo bitne. Z Ammanu to praktycznie w ogóle, chyba tylko 6 magnesów sztuk było na wszystkie. A flag nie ma w ogóle. Znaczy są tylko takie, na naszywki. Albo w kształcie magnesów też. No to z resztką baterii się będę już żegnał po dzisiejszym dniu. Chciałem tylko nagrać coś, co zostało kupione. A zostało kupione dzisiaj 2 Pepsi, chipsy, ketchupowe sticksy, hot chili, jakieś tam jeszcze malutkie próbki innych chipsów i do tego jakieś parę słodyczy. I za to wyszło 2,5 dinara, czyli... 3,5? No, 16 zł. Nie, więcej, nieważne. W każdym razie nie jest tak drogo. Jest okej. Okay. Magnesy też kupione. To co się udało znaleźć, to co się kupiło. No trudno, w Ammanie za bardzo magnesów nie ma z samego Ammanu, nawet z Jerozolimy łatwiej znaleźć magnes niż z Ammanu. To do jutra. Jutro wyjeżdżamy z Ammanu. Ale drugie wstrzygnięcie. Idziemy się ranko. Tam jest Cytadela. Byliśmy tam w sumie wczoraj na tej Cytadeli. No i jest śniadanko. Znowu na tym ostatnim piętrze tego hotelu. Opuściliśmy hotel, ja mam 2 plecaki na sobie. Idziemy do parkingu po samochód i jedziemy do centrum handlowego na zakupy. Jakieś takie niewielkie, no bo za dużych zakupów nie możemy zrobić, mamy bardzo ograniczony bagaż. A potem do Muzeum Motoryzacji. Niby żółty parking, znaczy żółty krawężnik, to jest postój tylko na parę minut do ładowania, załadowania. Ciekawe jak to w praktyce działa. Bo nie wydaje mi się, że ci wszyscy ludzie parkowali na 5 minut. Jesteśmy w centrum handlowym, a raczej na parkingu pod centrum handlowym. Jesteśmy w takiej dzielnicy Ammanu, że wygląda to już inaczej niż centrum. Jest dużo nowoczesnych budynków, są jakieś ambasady i przede wszystkim są też zagraniczne marki jedzeniowe, takie jak właśnie Burger King, McDonald's, a nawet były takie, których u nas się nie spotka, czyli Hardee's i Popeye. Z supermarketu tutaj jest Carrefour, ale zawsze pewnie jakieś ichniejsze rzeczy będą, nawet głównie ichniejsze rzeczy, także idziemy się rozglądnąć. No i tak niczego nie zabierzemy, bo nie ma miejsca w bagażu. Carrefour jest, widzę, jakiś mały, nie taki duży. No to zobaczymy. A jeszcze chciałem powiedzieć tak, no są bramki przed wejściem. Znaczy jak się wjeżdża na parking w ogóle, to pan taki stoi przed wjazdem na parking, pociera kierownicę takim materiałem, żeby sprawdzić, czy na rękach kierowcy nie było materiału wybuchowego czy coś takiego. Jak się wjeżdża tutaj już tak do strefy tej handlowej, czy ja nie jak się wjeżdża, tylko jak się wchodzi z parkingu, to jeszcze trzeba wszystkie metalowe rzeczy oddać na bok i przejść przez bramkę. Jak się pika, to jest się sprawdzanym. I tutaj jest wbrew, nie jak w Kazachstanie, czy w Turcji, czy w Izraelu chyba też, że taki pic na wodę trochę. Tutaj faktycznie jak ktoś zapika, to tutaj pan przeszukiwał, nie? Sześciopak wody 1,75 jod. Ile to jest 1 jod, to zaraz będzie na ekranie. Soczek 0,86 jody. Znaczy nawet nie jest soczek pewnie, to jest chuj wie.
Mango drink. O. No i z tego co widzę, niestety kolejny kraj, w którym woda gazowana jest kompletnie niepopularna. Wszystko niegazowane. Czekolady są drogie. Chociaż ja wiem, za taką dużą. Za to wychodzi 15 zł ponad za takie coś. Taka czekolada, no już dosyć ciężka, 200 gram co prawda, ale też wychodzi prawie 15 zł. Są jakieś tańsze? Taka zwykła tutaj, chociaż no, no to jest karfurowska czekolada, no to jakieś 6 zł. No słodycze tanie nie są. A przynajmniej na pewno nie tańsze niż u nas. Znaczy tutaj takie, jakieś takie najzwyklejsze czekolady. To są, dlatego że to jest jakby dwupak, tak? Ale też wychodzi, no tak, ze 13 zł. Popatrzysz na rozmiary tego wszystkiego, to raczej jest to sprzedawane w dużych ilościach. Nie wiem, może wychodzą z założenia, że rzadko ludzie tutaj przyjeżdżają na takie zakupy i po prostu to od razu sprzedają w takich dużych opakowaniach wszystko. Na przykład herbatniki czy coś. Proszę. No, 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 tylko to co mówiłem, że no, u nas takich rzeczy się nie sprzedaje, nie? Widocznie po prostu rzadziej odwiedzają markety. I tak jak w przypadku lejsu z pieca, tak jak w Turcji, tak tutaj też są lokalne smaki tego, których u nas nie ma. To jest czarny pieprz, to jest ser i był jeszcze jeden... Mięta z czym? Labnych? Nie wiem, co to jest labnych. Ale mięty tutaj bardzo lubią. Aż kurde, jest tak mocna i aromatyczna czasami, naprawdę. A, no i cena takich tych to jest 10 zł prawie za paczkę. Także dosyć drogo. A na przykład u nas niedawno weszły Doritosy. Tutaj są, ale to jest mała paczka za 0,30. To jest ile gram? Ale nie wiem. Taka średnia paczka za 2,50 jakoś. Czyli mi się wydaje, że daje u nas albo troszkę taniej nawet. Piękne zapachy, dużo przypraw, no. Pistacje są wszędzie drogie. Słodyczki, rodzynki i pieczywo mi interesuje. O, jakieś tacki takie. A pieczywo jest tu. Pałeczki wanilii. Co? Pałeczki wanilii to są? To? Wanilia? Nie, nie wiem zresztą. To jest cynamon. A, no, dobra. Dużo tu przypraw jest, tylko tak naprawdę wszystko ładnie pachnie, ładnie wygląda i nie jest drogie, ale co z tym robić potem, to nie mam pojęcia. Ser chyba droższy niż u nas. To jest za 1 kg 11 jod, czyli jakieś 57 zł za kilogram sera edamskiego, więc chyba więcej, nie? Niż u nas. Do kasy? Możemy iść do kasy. No tam są jakieś pizzerynki, ale... Ale w sumie nie chcę. Alkoholu nie ma. Ze względu na to, że alkohol się kupuje tutaj w takich sklepach po prostu przeznaczonych do tego, żeby alkohol sprzedawać. Tak jak wczoraj, nie wiem, czy mi się udało nagrać. Zajrzeliśmy do takiego sklepu. Po prostu taki zwykły, mały sklepik, gdzie nawet nie można wejść, tylko jest sprzedawca i on podaje ten alkohol. Ale takich sklepów jest raczej dużo. Nie ma problemu z tym, żeby to kupić. I są też otwarte dosyć, mi się wydaje, normalnie, nie że tak na parę godzin czy coś. Nawet znalazło się australijskie Marmite, czy tam nowozelandzkie, nie pamiętam, czy Marmite to jest Nowa Zelandia, czy Australia. U nas raczej kuchnia świata tylko coś takiego się dostanie. 10 zł. Są też amerykańskie specjały, których u nas się nie dostanie normalnie. Cukier, 5-kilowa paczka i jod 80. Mąka, też 3 kilo paczki. Czy jakieś mniejsze są? Chyba nie. Zależy jaka mąka, od 1,60 joda do 6 nawet ponad. Jeszcze mogłem mleko nagrać z takich podstawowych rzeczy, ale już opuściliśmy strefę lodówek. To mają chyba tańsze. Za niecałe 2 zł.